Związek Andji Rubik i Sashi Knezevica nie był najłatwiejszym małżeństwem. Obydwoje zajęci pracą w modelingu, Anja robiąca dodatkowo telewizyjną karierę oraz życie na walizkach, to wszystko przyczyniło się do rozwodu pary w 2015 roku. Niewykluczone, że jednym z powodów rozstania celebrytów był też fakt, iż Andji nie spieszyło się do zakładania rodziny. Knezevic nie krył z kolei, że zależy mu na zostaniu ojcem. Sasha dosyć szybko odnalazł jednak miłość, okazała się nią tajemnicza brunetka, u boku której model odnalazł szczęście i został tatą. Kobieta chroni swoją tożsamość i póki co mogliśmy zobaczyć ją tylko na kilku zdjęciach. Najwyraźniej nie zależy jej na medialnej sławie. 37-latek udzielił ostatnio wywiadu polskiemu blogerowi, w którym zwierzył się z nowego doświadczenia. Oprócz tego, że jest to jedno z najpiękniejszych doświadczeń w życiu człowieka, wiąże się ono z dużą odpowiedzialnością, mówi tata małego Andrijasa. Zaczynasz myśleć o wielu rzeczach, które wcześniej cię nie interesowały. Przykładem są tu szczepienia. Nagle pojawia się ta mała ludzka istotka, która jest ważniejsza niż wszystko inne. Ważniejsza od ciebie. I to jest cudowne uczucie, dodaje. Uda mu się pogodzić ojcostwo z modelingiem. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.